Dostarczanie wciąż nowych, perfekcyjnie działających aplikacji mobilnych to podstawowe zadanie wielu firm z branży IT. Ze względu na ogromną konkurencję, samo wykreowanie, zaprojektowanie i wytworzenie innowacyjnej aplikacji jest wyzwaniem, a to dopiero początek drogi do sukcesu. Nim wprowadzimy aplikację do sklepu Google Play, powinna ona zostać perfekcyjnie dopracowana i gruntownie sprawdzona. Do obowiązkowych w obu przypadkach testów manualnych dochodzą inne, np. sprawdzenie energochłonności aplikacji, wrażliwości oprogramowania na zmieniającą się jakość połączenia sieciowego itd. Podczas pracy nad aplikacją pod Androida należy uwzględnić również różnice występujące między wersjami systemu, a także specyfikę urządzeń poszczególnych producentów. Ponieważ testowanie każdej zmiennej po kolei zajmuje mnóstwo czasu, jest pracochłonne i generuje dodatkowe koszty, Najlepiej wprowadzić automatyzację testów, tym bardziej, że istnieją odpowiednie do tego rozwiązania. Dzięki naszemu kursowi wideo poznasz narzędzia do automatyzowania testów aplikacji mobilnych i nauczysz się z nich korzystać. Co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia? W ramach niniejszego kursu wideo nauczysz się uwzględniać fragmentację systemu Android w testach oraz dowiesz się dlaczego i jak należy obserwować zachowanie aplikacji podczas cyklu jej życia. Opanujesz reguły współpracy z oprogramowaniem Battery Historian, służącym do analizowania stopnia zużycia baterii. Będziesz pisać testy logiki biznesowej, testy User Interface dla aplikacji Androidowych i poznasz zasady pisania testów User Interface dla wielu aplikacji. W efekcie szkolenia testowania aplikacji mobilnych na platformę Android, kurs wideo poziom pierwszy, testy jednostkowe i User Interface, będziesz korzystać z narzędzi deweloperskich do testów manualnych oraz automatyzować testy. Co więcej, zaczniesz samodzielnie pisać testy automatyczne z użyciem popularnego oprogramowania Espresso, Apium, C-Test, Calabash.